W zdrowym ciele zdrowy duch, jak to się mówi po rozmowie sportowej, a już teraz Weronika Bigus, która ma tego zdrowego, pogodnego ducha, jak widać. No tak, przynajmniej się staram. Myślę, że nie brakuje go także w miejscu, w którym teraz jesteśmy, czyli Centrum Społeczności Gdynia. To jest bardzo ważne miejsce na mapie miasta. Tutaj wsparcie, właściwie bardzo szeroki zakres wsparcia mogą znaleźć obcokrajowcy, imigranci, którzy osiedlają się w Polsce. Teraz ta pomoc dotyczy przede wszystkim osób, które uciekają przed wojną, która dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów w Ukrainie. O tej pomocy, o tym wsparciu rozmawiać będę z moimi gośćmi. Pani Agnieszka Labenz, Danish Refugee Council, czyli organizacja, która wspiera to miejsce, i pani Ewa Wiśniewska, Stowarzyszenie OWUM. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Dzień dobry. Powiedzieć, jakie wsparcie mogą uzyskać tutaj osoby, które szukają pomocy? Wsparcia udzielamy przede wszystkim dzieciom, które są największymi ofiarami wojny w Ukrainie, które mają naprawdę traumatyczne przeżycia. Od ubiegłego poniedziałku rozpoczęliśmy lekcje języka polskiego dla dorosłych, które cieszą się olbrzymim powodzeniem. Muszę zmartwić osoby, które chciałyby jeszcze dołączyć, że już nie ma miejsc, ale będziemy tworzyć kolejne grupy. Również tutaj można uzyskać wsparcie psychologiczne, wsparcie prawne oraz wsparcie w zakresie wszelkiego wypełniania polskich formalności, które często są trudne również dla nas, dla Polaków, a co dopiero mówić o imigrantach. Jest to wsparcie prawne, wsparcie związane z załatwieniem wszelkich formalności, ale także takie dotyczące tych codziennych, prawda, spraw, które no, czasem oczywiście też wydają się być zadaniem bardzo trudnym dla osób, które na przykład nie znają języka. Tak, zdecydowanie tak. Oferujemy też poradnictwo obywatelskie, poradnictwo pobytowe w zakresie załatwiania spraw życia codziennego, aby poradzić sobie z tymi formalnościami i nowym społeczeństwem, nowym otoczeniem. Dzień zdrowia psychicznego mamy dzisiaj w kalendarzu. Bardzo ważna data, zwłaszcza dla osób, które znajdują się w różnego rodzaju kryzysie, dla tych, którzy mierzą się z różnymi wyzwaniami. Co się będzie działo w tym miejscu, bo to także dzień szczególny, kiedy przygotowali Państwo mnóstwo spotkań dla tych, którzy będą szukali nie tylko informacji, ale także pomocy. Tak, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, którego tegorocznym hasłem jest dbanie o dobre samopoczucie i dobrostan psychiczny. W związku z tym przygotowaliśmy kilka stref aktywności. Pierwsza właśnie to będzie strefa rozmów, gdzie będzie można się dowiedzieć, na czym polega praca psychologa, jak zadbać o zdrowie psychiczne, jak sięgać po pomoc. Kolejna strefa to będzie strefa skierowana dla dzieci, gdzie będą gry i zabawy dla dzieci. Będzie też strefa aktywności, podczas której osoby dorosłe, ale też dzieci będą mogły skorzystać z warsztatów. Będzie prelekcja dotycząca aromaterapii, warsztat relaksacji, miejsce dobrego samopoczucia, ale też warsztat złap balans. Będzie też możliwość skorzystania ze strefy takiej degustacji, gdzie będzie można skorzystać ze zdrowego jedzenia, zdrowej żywności, która wpływa bardzo dobrze na nasze samopoczucie, poprawia funkcjonowanie mózgu. Początek tego wydarzenia dzisiaj tutaj o godzinie 16. Dokładnie. Tak, dokładnie. Zapytam jeszcze o te codzienne sprawy związane ze świadczeniem pomocy. Kto dzisiaj przede wszystkim szuka tego wsparcia, bo miejsce takie jak Centrum Społeczności Gdynia zaprasza oczywiście wszystkich imigrantów z różnych krajów, ale dzisiaj kto najczęściej korzysta z tej pomocy? Najczęściej korzystają z pomocy imigranci narodowości ukraińskiej, ale również osoby, które znalazły się w Ukrainie, które nie są narodowości ukraińskiej, ale na przykład tam studiowały. Ponadto nasze wsparcie kierujemy również do osób narodowości białoruskiej, które w związku z ostatnimi wydarzeniami na Białorusi zostały zmuszone do opuszczenia kraju. Tak to wygląda z naszej strony. Cały ten projekt jest finansowany przez Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców ONZ.
Proszę sobie zapamiętać to miejsce Gdyńskie Centrum Społeczności. Być może mają Państwo w okolicy kogoś, kto z tej formy wsparcia tutaj w Gdyni mógłby skorzystać, kto tej pomocy potrzebuje. Przypomnijmy, dzisiaj Dzień Zdrowia Psychicznego. No i liczne wydarzenia organizowane w wielu miejscach. To jest jedno z tych miejsc, gdzie taką pomoc będzie można uzyskać.